tak powiem, na bieżąco jesteśmy z Pawłem w kontakcie. Przyjechałem na kurs do Sopotu. Pawła waga obecnie 137 kg. Zaczyna sezon od tego wyjścia, więc jeśli chodzi o zeszły rok, no to jest 10 kg więcej. No fajnie, bo jakość jest dobra. Entuzjazm na twarzy jest. Spotykamy się w miarę możliwości. Paweł przyjechał tutaj na tydzień do Sabiny. Sabina pracuje w Gdańsku od jakiegoś czasu po studiach. Zaczynamy trening w siłowni City Fit. Jest to siłownia nieopodal Power Pitu. Niestety Power Pit zalało wskutek opadów deszczu. No i tak krążymy po innych siłkach. Siłkę nazwałbym, no, oceniłbym bardzo dobrze. Wyposażona jest najnowszy sprzęt Techno Gymu. Dość mocno oświetlenie nas tutaj nęka, bo są oświetlenie zewnętrzne. Jest to słońce, które przedostaje się przez wysokie okna od sufitu do podłogi. Tak jest, że tak powiem, prawie w całej rozpiętości obiektu. No ma to sens, bo to jest oświetlona siłownia, dość mocno przestronna, z tym, że no, może razić. No, to, tak, w takich godzinach byliśmy około 17-18, no to jeszcze nam dawało się we znaki. No tu widać inne uchwycenie, już to słońce jest inaczej postrzegane. Sabina też się zmieniła. Zaczęła robić trening taki bardziej, można powiedzieć, pod sylwetkę. No dobrze, emanuje ta sylwetka, mi się to podoba. Widzę, że jest wciągnięta. Łatwiej im się też żyje, że tak powiem, z Pawłem, jeśli tam te dietetyczne posiłki wchodzą w grę i no, nikt nie mędzie, że tak powiem, w chacie, co ty jesz, co ty, dlaczego ty, dlaczego to, no bo to ci, co mieli z tym styczność i wiedzą, jak to wygląda, no to wiedzą, że no to mędzenie, no, no można mieć wywalone na to, ale jak to się dzieje non stop, no to może przeszkadzać, no, albo was męczy, że wam ktoś po prostu, że tak powiem, męczy bułę non stop, co wyjecie. A jak już są osoby, które jeszcze wspomagają was w tym i pomagają, no to jest idealnie. Zaczęliśmy od tyłu barków na takiej ciekawej maszynie na krzywkach. Tylko że powiem wam tak, no poćwiczyć to byśmy tu nie poćwiczyli, bo zamykamy stosy w każdej maszynie, więc to jest fajny trening, że tak wpadliśmy sobie na początku sezonu. Paweł zaczyna trenować, te ciężary nie są jakieś tam wyszczególnione, no i pykamy sobie, no ale gdyby tu weszło w grę, no powiedzmy poważniejsze już rozkrętka, no to zaraz by się nam tutaj, kurde, pokończyły miejsca, no bo to na razie są dziesiątki, a zaraz będą dwudziestki i będzie na tym się skończy, że i tak by brakło miejsca. No na tę chwilę jest ok, fajna przestrzeń, miło, czyściutko i sprawnie. Dołączył do nas Daniel Kwiatkowski ze swoją dziewczyną i z kolegą, ale niestety no nie mogliśmy się zebrać tu do kupy, bo oni się lekko spóźnili. Poza tym no, my mamy już takie tempo, że no kurczę, jeszcze jedna osoba byłoby ciężko się wpasować, że tak powiem. To oni sobie tam w trójeczkę potrenowali i daliśmy radę, że tak powiem, trzymali nam za nami, czyli robili to samo co my. Rozwiązania są dobre tych maszyn, wiadomo, tu pracują one technicznie idealnie, miękko, siada się na niektórych z nich aż tak miło, że aż żal wstawać, można by było siedzieć. Niektórzy takich wygodnych foteli to nie mają nawet w domu, no ale nie o to do końca chodzi, tylko no, musimy trenować tak, żeby było wszystko sprawnie, no. I więc ciężary jakieś większe, jak ktoś ma rozmach, no to widać, że ja już tu pykam całością i no jest koniec. No ale też nie jestem na jakimś wielkim teraz sztosie, że tak powiem. Fajny widok na zewnątrz, ok, jak ktoś lubi tak zrelaksować. Fajne towarzystwo, bo dość mądrze rozegrane jest tutaj wchodzenie. Jednorazowe wejście kosztuje tylko 19,90 zł. Można się zalogować na miejscu. To logowanie chwilę trwa, ale na przykład wejście o godzinie
powiedzmy, weszliśmy o 1 dnia około 18, no to jeśli się przed 18 wejdzie jeszcze do drugiego dnia, no to można drugi raz skorzystać, czyli niby jest ważne 24 godziny, ale jak się wejdzie wcześniej, no to wyjść można później, nie ma ograniczeń, więc skorzystaliśmy dnia następnego z tego patentu i przyszliśmy już chyba o 16, zrobiliśmy sobie jeszcze jeden trening. Ja nie powiem, że to są jakieś duże pieniądze, ale z kolei gdzieś byliśmy, gdzie indziej już było 3 dyszki, no wiadomo, że gdzieś tam poszedłem do pióra, to było już 5 dyszek, no to mieć zaoszczędzone, no to... No problem może być parking, no bo z kolei jak wyjeżdżałem, to znowu zapłaciłem 12 zł za parking, a codziennie parkować czy tam płacić i to też jest, no może być koszt, więc pewnie ludzie szukają gdzieś na zewnątrz miejsc nieparkingowych, bo to z 300 można miesięcznie na sam parking polecieć, nie wiem, to trochę już wydatek.